Dzień dobry, dzień dobry. Chyba jesteśmy. Jakbyście mogli nam dać znać, czy nas widać i słychać. Dzień dobry, dzień dobry. Poczekajmy tylko na potwierdzenie, czy nas widać i słychać, i z przyjemnością przejdę do przedstawienia mojego gościa. Dzień dobry, Sylwuś. Witam serdecznie wszystkich. Jaka Dzień pogoda, dobry. powiedz nam, jest w Kołczygłowach? Piękna, śnieg pada. Tak, dużo macie śniegu? Mamy zimę wreszcie, wreszcie mamy zimę. Cudownie. Dzieciaki No na pewno się cieszą. w Gdańsku tak trochę jest, trochę nie ma, tak zamiennie. W międzyczasie, jak wymieniłyśmy pogodowe newsy, to mamy informację, że nas widać i słychać. Witajcie kochani, witaj Sylwia. Bardzo dziękuję, że znalazłaś dla nas przestrzeń i czas na to, żeby porozmawiać. Pozwolę sobie Ciebie przedstawić. Sylwia i jej rodzina trafiła pod opiekę Hospicjum Pomorze Dzieciom w marcu 2015 roku. Jeżeli popełniam jakiś błąd, mnie popraw, Sylwia. Przyczyną była choroba bliźniaków Dawida i Daniela. Dawida już dziś z nami nie ma, odszedł 1 lipca 2016 roku. Daniel dzielnie walczy i właśnie skończył 18 lat. Świętowaliśmy kilka dni temu, prawda? Dokładnie. Jesteś 18 także, urodził. mamą Sylwia, Damiana i Emilii. Tak jak sobie zawsze o tobie myślę, to mam wrażenie, że jesteś mamą na kilka etatów, bo jeden to dla ciebie na pewno za mało. Powiedz nam, jak to wszystko godzisz? Skąd bierzesz siły, żeby codziennie mierzyć się z wyzwaniami, które przynosi dzień? Jak w ogóle, Sylwia, wygląda twój dzień? Mój dzień to przeważnie, albo się, w ogóle serdecznie wszystkich witam. Tak, mój dzień nie, albo się zaczyna bardzo wcześnie, albo nie kończy się z poprzedniego dnia. Także nieraz to jest naprawdę 24 godziny lecimy, jeśli Daniel oczywiście tego potrzebuje. Mój dzień, taki przy dobrych wiatrach oczywiście, zaczyna się przed 7:00, gdzie Danielowi trzeba dać leki. Jeśli był ten czas, że Emilia chodziła do szkoły, tak jak wszystkie dzieci, to oczywiście ją trzeba było wyprawić do szkoły. Damian no, jest już na tyle duży, ma prawie 20 lat, także już sam się ogarnia. Tak naprawdę cały dzień się kręci wokół Daniela, wokół powrotu Emilii ze szkoły, lekcje, leki. Mleko, jeśli coś oczywiście się z Danielem dzieje gorszego, to trzeba cały czas. Trzeba zrobić obiad, trzeba posprzątać. I tak do wieczora, i tak dzień za dniem, tak lecimy. Czyli miałam rację, jesteś jedną osobą na kilku etatach. Dokładnie. Mama, Sylwia, żona. Sylwia, czy pozwolisz, że się cofniemy w czasie o 18 lat? Tak. Chciałabym, żebyś nam trochę opowiedziała o tym, czy wiedziałaś w ogóle, że bliźniacy urodzą się chorzy. Jak wspominasz czas ciąży, porodu i tych właśnie pierwszych miesięcy życia chłopców? Że chłopcy urodzą się chorzy, w ogóle nie wiedziałam. W ciąży czułam się bardzo dobrze, nawet przed porodem, bo chłopcy urodzili się w 31 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie w Gdańsku. Po prostu z Bytowa musieli przewieźć mnie do Gdańska i tam w klinice została ciąża rozwiązana. Dopiero wtedy się okazało, lekarz, który prowadził mnie tam, powiedział, że to jest wina mojego lekarza prowadzącego, bo ciąża powinna być już wcześniej rozwiązana, to jest po pierwsze, nawet z ryzykiem tego, że będą przedwcześnie, ale powinni już być w łonie leczeni, czyli żeby płucka się rozwinęły, żeby wszystko było dobrze, bo były takie możliwości. Po prostu chłopcy nie mieli miejsca w moim brzuchu. I byli zmiażdżeni. Daniel miał głowę zmiażdżoną na 6 centymetrów. Także cudem i tak było, że się urodzili żywi, bez żadnego punktu w skali Apgar. Ale walczyli od samego początku, każdy oddech, o wszystko. Wtedy, gdy lekarz powiedział mi, że to jest wina mojego lekarza prowadzącego, wiadomo, to był taki czas, że nie dość, że to ciąża bliźniacza, że dowiaduje się, że dzieci będą chore i tak naprawdę nie mają prawa przeżyć.
Wtedy nie miałam głowy do tego, żeby walczyć. Zresztą ten lekarz też mi powiedział, wie pani, to jest wina pani lekarza, ale wygrać z lekarzem jest bardzo ciężko. Po prostu nie chciałam już tracić czasu i energii na to. Najważniejsi byli chłopcy, o to, żeby walczyć o każdy ich oddech, o każdy ich dzień. No i tak. Czyli spodziewasz się zdrowych dzieci? Tak. Po porodzie otrzymujesz informację, że chłopcy są chorzy. No właśnie, jak brzmi ta informacja w ogóle? W jaki sposób wygląda komunikacja ty, lekarz? Lekarz, który prowadził mnie w Gdańsku, raczej w ogóle takie najdziwniejsze pytanie, jakie było w ogóle zadane, to ratować czy jedno, czy dwoje. Szok za szokiem, bo już wiedziałam przed cesarką, że dzieci będą chore, że prawdopodobnie nie przeżyją. I teraz ratować jedno czy dwoje. Tak po prostu spojrzałam na tego lekarza i mówię, czy wie pan, ja nie jestem Bogiem. Ja mówię, jak mogę decydować o życiu jednego albo drugiego. Także po cesarce bardzo szybko, nawet nie słyszałam ani ich płaczu. Dawid zapłakał, tak przynajmniej mi powiedziano. Było bardzo ciężkie, bo zamartwica, zmiażdżenie ogromne, Ty od to razu wszystko takie. słyszysz, tak? Tak, jak przez mgłę, bo troszkę byłam otumaniona, ale to wszystko słyszałam. Także od razu byli chrzczeni. W ogóle chrzczeni to byli na umór, mieli różne imiona. Piotr, Paweł, Marcin, Mariusz. Także naprawdę chyba właśnie ta moc Boża sprawiła to, że jednak przeżyli i ich wola walki, bo nie chcieli chyba swojej mamy wtedy zostawić. Także Pięknie walczyli o każdy powiedziałaś. dzień. Tak. Dawid był Sylwia, mi. jak. Mów, mów. Dawid po miesiącu wyszedł do domu. Mogliśmy go zabrać. Danielowi zajęło to pół roku. Także miałam czas tak troszkę, żeby się z jednym oswoić, potem przyszedł drugi. Ale miłość oczywiście bezgraniczna i w ogóle cudownie. Także oni dawali mi siłę do walki, bo ja widziałam, że oni walczą. Jak lekarze na przykład mówili, że to będzie tak, że w ogóle nie przeżyją. Potem dawali takie etapy. W końcu dawali etapy, że do trzeciego roku życia. Dawid miał 13. Także nie sprawdziło się. On pokazał wszystkim, że jest naprawdę hardkorowym człowiekiem. Zresztą wszystkie nasze dzieci są hardkorowe. No Daniula już jest pełnoletni, już jest dorosły facet. Tak, teraz to się śmieję, że można do niego mówić panie Danielu teraz, chociaż Właśnie. dla mnie to zawsze będzie moje maleństwo. My tak się też ostatnio zastanawialiśmy, czy my nie powinniśmy mówić teraz właśnie do niego bardziej poważnie, nie? No jest ta granica w życiu mężczyzny. Dokładnie. Sylwia, tak jeszcze chcę wrócić do tego momentu, kiedy no, budzisz się, masz już tą świadomość po cesarskim cięciu. Te wszystkie informacje spływają do twojego umysłu, do twojego serca. Czy świat się zawala? Co ty wtedy czułaś? Chyba u każdego, u którego okazuje się, gdzie wcześniej się nie wie, że dziecko będzie chore, to jest ten moment, że i co teraz? Jak ja sobie dam radę? Czy mój partner mnie nie zostawi? Czy zostanę z dziećmi sama? No bardzo, bardzo dużo myśli, bardzo dużo wątpliwości, strachu. Ale potem przyszło coś takiego, że no, skoro los tak chciał, Pan Bóg tak chciał. Zresztą piękne słowa mówiła zawsze moja babcia. Bo jak ludzie mówili, że to za grzechy, za coś tam, to moja babcia mówiła, Sylwia, nie. Pan Bóg daje takie dzieci osobom, które wie, że sobie z tymi dziećmi poradzą. Także to taka moja mantra chyba do końca życia. I dzięki chłopcom, dzięki temu, że oni przyszli na świat, oczywiście źle, że byli chorzy, ale ja jestem innym człowiekiem. Oni nauczyli mnie pokory, nauczyli mnie
miłości do drugiego człowieka. W tej całej historii, która ciężka, która przytłoczyła, po jakimś czasie okazało się, że jest to coś pięknego, bo ja stałam się innym człowiekiem. Piękne, przyszli na świat tacy nauczyciele miłości, prawda? Dokładnie. Nauczyciele miłości, nauczyciele życia. I każdy ich uśmiech to po prostu... Zdrowe dziecko, jak się uśmiechnie, jest fajnie, super, ale jeśli ktoś taki jak Daniel czy Dawid potrafi się uśmiechnąć, to po prostu najchmurniejszy dzień, najbardziej pochmurny, staje się po prostu piękny. Wyprzedziłaś trochę moje kolejne pytanie, bo właśnie chciałam zapytać o to, czy ty jako mama rozumiesz miny, gesty, wyczuwasz humor, a powiedz mi może, czy inni, czy na przykład nasz personel, do którego zaraz też dojdziemy, już też nauczyli się rozmawiać z chłopcami, no dzisiaj z jednym z nich. Oczywiście. Najpierw w ogóle zaczynając od Dawida. Dawid był takim dzieckiem, które po prostu, jak ktoś mu nie pasował, to on bardzo dobitnie to pokazał. Zaczynał płakać, zaczynał krzyczeć. Nie zdarzyło się to u nikogo w hospicjum, także wszystkich akceptował i super. I myślę, że to była taka miłość wzajemna. Daniel oczywiście przed odejściem Dawida był innym człowiekiem, można powiedzieć. Był bardzo poważny, taki pan profesor, taki naprawdę w ogóle całkiem inne charaktery, jeden i drugi, podobni do siebie, ale jednak bardzo inni, indywidualni. Ja tak, ja znam każdy gest. Widzę, kiedy Daniel cierpi. Nieraz muszę się bardzo nagimnastykować, żeby zaczął się śmiać, ale oczywiście muszę z siebie wtedy zrobić niezłego wariata. Tak, a Dawid też, Dawid był specyficzny. On lubił nocne wizyty personelu hospicyjnego. Okay. Był w tym mistrzem. Był On, tak. nocnym markiem. Dokładnie. No i nie, po prostu mam tyle myśli teraz w głowie, dlatego cały czas się śmieję, bo po prostu no, fantastyczne dzieciaki, zresztą tak jak i Damian i Emilia, ale oni to właśnie zawsze byli ze mną, nawet gdy Dawid odchodził, to Damian był ze mną w domu w tym momencie. Emilię chciałam, żeby uniknąć w sumie tego widoku dla niej ciężkiego, ale poszła do koleżanki, zaraz bardzo szybko wróciła, także była też w tym momencie ze mną. To był jej wybór, ale cieszę się, że Czyli byliście jednak razem, przyjdzie. tak? Tak. A jeśli Chcesz chodzi o trochę... powrót, tak, powrót do min, do wszystkiego, to tak, Daniel bardzo potrafi pokazać, czy jest zadowolony. Nawet teraz właśnie, jak skończył 18 lat, nawet przed chwilką, jak rozmawialiśmy, to dostał szampana bezalkoholowego, a po prostu zachowywał się, jakby był nieźle po alkoholu. W ogóle bardzo przeżywał emocje, także potem trzeba było go troszkę wyciszyć. Dla niego to było też bardzo wielkie wydarzenie. On czuje, że coś się dzieje, coś wyjątkowego. Zresztą on jest wyjątkowy. Dlatego wyjątkowe rzeczy się dzieją. Prawda. Sylwuś, jak to się stało, że trafiliście pod opiekę Hospicjum Pomoże Dzieciom? Jak wspominasz pierwsze spotkanie? Bo przez pierwsze lata radziłaś sobie sama? W sumie do ukończenia przez chłopców 11 roku życia. Radziłam sobie z nimi sama. Oczywiście to były ciągłe wizyty od szpitala do szpitala, bo ciągle chorowali. Nieraz było tak, że nie było miesiąca, żeby któryś z nich nie leżał w szpitalu, albo dwoje, albo ten. Także dzień po ich w sumie 11 urodzinach nadeszło takie bardzo duże załamanie. Wtedy trafiliśmy do miasta, do szpitala. Już pierwszej doby Dawid trafił do Gdańska na Polanki. Wtedy też w sumie tak zaczęła się walka między jednym szpitalem a drugim szpitalem, między Gdańskiem a miastkiem, jeżdżenie.
Ale daliśmy radę wtedy. I pierwsza rozmowa, w ogóle to, jak trafiłam na hospicjum, bo zawsze w głowie miałam coś takiego, nawet jak wielu ludzi mi mówiło, no wiesz, Sylwia, wiem, że jest ci ciężko, może byś oddała chłopców czy coś, no to po prostu we mnie agresja rosła, bo sobie nie wyobrażam oddać gdziekolwiek moich chłopców. Także to w ogóle było nierealne. I dowiedziałam się przez przypadek, po prostu przeczytałam wpis na Facebooku, że była ciocia Wiola z hospicjum u mojej serdecznej przyjaciółki Iwony Trap, która też Lenka była pod opieką naszego hospicjum. Pozdrawiamy Iwonę. Tak, serdecznie. I wtedy ja do niej napisałam, ja mówię, słuchaj Iwonka, co to jest to hospicjum, jak to wygląda? I ona napisała mi, że dam ci numer telefonu, umówisz się, zobaczysz, na czym to polega, najlepiej ci stamtąd ktoś wyjaśni, o co chodzi. Także nasza pierwsza wizyta, moja pierwsza wizyta, zobaczenie się, to była z naszą, oczywiście teraz w cudzysłowie, żoną Daniela. Okay. Mamy chyba Sylwia gościa z tyłu. Jakbyś mogła na chwilkę tam się odwrócić, coś się chyba stało. Przepraszam, momencik, tylko mleko. Dobrze, piszczy. Dobrze, poczekamy, oczywiście. Tak to jest z naszymi mamami, z naszymi rodzinami, że zawsze dzieci są najważniejsze, dlatego musimy się chwilkę uzbroić w cierpliwość. Co prawda, pan Daniula, jak pisze Grzegorz, leży w osobnym pokoju. Skorzystałyśmy z pokoju córki, ale jak widać, mama jest zawsze potrzebna. A dzięki temu, że babcia odwiedziła dzisiaj rodzinę Prądzyńskich, możemy dzisiaj mamę troszeczkę sobie wynająć na te pół godzinki. Oczywiście zachęcam też Was do zadawania pytań, jeżeli macie do naszej Sylwii pytania, jeżeli dzisiaj stoicie przed wyborem, czy zadzwonić do hospicjum, czy nie, boicie się, hospicjum kojarzy Wam się z umieraniem, zadawajcie pytania. Te nasze kochane mamy są zawsze chętne do tego, żeby rozwiewać Wasze wątpliwości, strachy. Witam Panią Dorotę, Alicję, Jolantę. Witam Grzegorza, Iwonę, Roberta. Wszystkich Was chyba tutaj nie widzę. Aleksandra, Karolina, dzień dobry. Jest już nasza Sylwia. Tak jak przypuszczałam, tak, nasz Daniel coś stwierdził, że musi pobroić. Ale jest. Podczas Twojej nieobecności właśnie mówiłam, no, że mama jest zawsze potrzebna. Dokładnie. I co widzimy też na żywo, prawda? Pokazał, że czasami trzeba przybiec. Przepraszam, że to jest trochę. I tak. Pierwsza rozmowa. Dzwonisz, Sylwia, do hospicjum, tak? Tak. Jak to wygląda? Jak wygląda rozmowa? Bardzo przyjemnie, bardzo fajnie zostałam potraktowana i nie, że nie wiadomo, czego chcę, tylko powiedziałam, że mam bliźniaków, u których stan się na tyle pogorszył, że chciałabym, czy jest taka możliwość konsultacji stanu zdrowia chłopaków, czy nadają się pod opiekę hospicjum i też dowiedzieć się tak naprawdę, jak ta opieka wygląda w hospicjum. Także pierwsze spotkanie było z dr Anią Jędrzejczyk i Wiolą Żywicką. W szpitalu jeszcze u Daniela, właśnie, u Dawida, przepraszam, na Polankach. Zostało mi wszystko naprawdę bardzo precyzyjnie i w bardzo taki przystępny sposób, spokojny, przedstawiony, jak to wygląda, że nie ma uporczywej terapii. I miałam czas też na to, żeby przeanalizować tą rozmowę, skonsultować ją z mężem, jak to wszystko wygląda. No i podjąć decyzję. Dla mnie wtedy, na tamten czas, było coś takiego, że wiedziałam, że nie ma uporczywej terapii, czyli nie ma szarpania, nie ma niczego. To, co dla mnie najważniejsze, że dzieci będą w domu
i że jeśli naprawdę będzie jakaś taka potrzeba, no typowo zdrowotna, która może im pomóc, to pójdą do szpitala, ale jeśli nic się nie będzie działo, czy jakieś tam. I zawsze ja miałam tą ostateczną decyzję, czy dziecko idzie do szpitala, czy nie idzie do szpitala. I nawet jeśli chodziło o tą upoczywą terapię, czyli nie przyjeżdża karetka, nic. A ja miałam w głowie coś takiego, że tak naprawdę nikt mi tego nie zabroni, bo jeśli ją wezwę w danym momencie, to też tragedia się nie stanie. Także to dla mnie było takie najważniejsze. Zresztą ja od samego początku, od samego przyjścia chłopców na świat, musiałam tak naprawdę sama podejmować wszelkie decyzje. Tak samo jak było na Polankach, żeby Dawid miał rurkę tracheostomijną, czy Pega, bo wiedziałam, że to im uratuje życie. I co pięknego było w tym wszystkim, że Dawid tak naprawdę, jak wyszedł 16 marca razem z Danielem z Gdańska ze szpitala, to już nigdy więcej nie trafił do szpitala tak naprawdę. Był cały czas z nami w domu. I to było piękne. Daniel tak naprawdę też nie trafia do szpitala, jeśli już naprawdę nie musi, bo niestety ma PKP-a i to już wymaga większego zabiegu chirurgicznego, żeby z powrotem mu tą sondę tam włożyć do tego jelita, no bo niestety jest tak zdeformowany, że nikt, nawet z personelu hospicyjnego, no nie byłby w stanie dotrzeć do tego jego jelitka tam. No niestety. Ale w ogóle nawet przyjechaliśmy do domu wtedy ze szpitala, to już zespół hospicjum czekał na nas, także i właśnie to, co było najważniejsze, że o każdej porze dnia i nocy mogę zadzwonić, zapytać się, czy wszystko w porządku. Dla mnie to też było. Pamiętam swój dzień, w którym chłopcy mieli wyjść ze szpitala. Jak dostałam recepty na ich leki, które będą im potrzebne, nie dochodziło do mnie, że to jest na ileś tam czasu, że jest to dla nich dwojga. Tylko jak ja zobaczyłam, ile tego jest, to pierwszy raz w życiu chyba wpadłam w taką panikę, że oddychać nie mogłam. Po prostu to wtedy chyba drugi raz w życiu było coś takiego, że co ja teraz zrobię? Ale później wszystko poszło gładko. No, nasze kochane dziewczyny z hospicjum, także ja już pierwszej doby dzwoniłam, bo coś mnie tam niepokoiło. Nie pamiętam co, ale dzwoniłam. Teraz już jestem czasami nawet dostany ochrzan, że nie zadzwonię. Bo No, już jesteś taki samodzielny. niepokorny typ. Taki niepokorny typ trochę. Ale teraz też już się nauczyłam więcej. Na pewno. Sylwia, co dzisiaj dla Ciebie oznacza hospicjum? To, że jesteśmy razem. Dla mnie naprawdę hospicjum to jest życie. To są moi przyjaciele, to jest w ogóle moja rodzina. I zawsze, zawsze są mile widziani. Nie tylko, gdy się coś dzieje, oczywiście w każdej chwili. I sama ta świadomość, tak jak wcześniej już mówiłam, że obojętnie dzień, noc, coś się dzieje. Ja wiem, że ktoś przyjedzie, albo jest to przez telefon porada, albo właśnie ktoś wsiada i obojętnie, czy to jest, czy są święta, czy nie święta. To jest taki wewnętrzny taki spokój, że wiem, że nie jestem z tym wszystkim sama. Że cokolwiek się dzieje, to dzwonię i jesteśmy razem w tym wszystkim. I to nawet też przy odejściu Dawida, to już jest w ogóle niesamowita historia. Bo tak Oczywiście. naprawdę, oczywiście. Dawid 3 dni przed śmiercią był w takiej śpiączce, jakby. Obudził się w środę. Pamiętam, że to była środa, bo odszedł w piątek, a w środę się obudził szczęśliwy, oczy jak 5 zł. I wszystko fajnie. W czwartek też był bardzo dobry dzień. I z czwartku na piątek, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło, przespał całą noc. Ja w piątek zaczęłam sprzątać sobie rano i coś mi tak tknęło, że pójdę zobaczyć do chłopaku. W tym momencie Dawid miał atak.
Tak mi się wydawało. Zrobiłam wszystko, co możliwe, czyli podałam mu wszelkie leki, zanim jeszcze dzwoniłam w międzyczasie do hospicjum, że coś się dzieje. Zrobiłam wszystko, co mogłam. I chyba w tym momencie doszło do mnie to, że Dawid odchodzi, że to są jego ostatnie. Przepraszam bardzo, bo coś tutaj dzwoniło. Że to są jego ostatnie tak naprawdę chwile. Byłam wtedy akurat na Łączach, bo dyżur miała Wiola, nasza kochana. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy. Jechała do nas, jak ja mówię, na łeb, na szyję, ale tak wszystko na spokojnie. Tak samo doktor jeszcze doktor Ania Romanowicz, też serdecznie pozdrawiam. Tak, wtedy to chyba wszystkie plagi, jakie mogły być, spłynęły na te osoby, bo bardzo długo doktora Ania jechała do nas, 6 godzin z Gdańska. Także Dawid się bardzo postarał, żebyśmy byli w tej chwili tak naprawdę sami, żebym mogła go wziąć na ręce. Nawet przejeżdżała karetka na sygnale. I w tym momencie nawet mi nie przyszło do głowy, żeby nawet właśnie, żeby zadzwonić, bo chyba doszło do mnie to, że jego czas się kończy, jego cierpienie się kończy tutaj na ziemi, a tam, gdzie odejdzie, tam będzie szczęśliwy. Tam nie, największy ból, ale i zresztą do tej pory tak sobie to tłumaczę, jak się ktoś pyta, czy można się pogodzić ze śmiercią dziecka. Nie można, ale ja sobie to przekalkulowałam inaczej. Ja to zrobiłam właśnie w ten sposób, że Dawida cierpienie się skończyło. Że musiałam zrobić to, co dla niego będzie najważniejsze i dla niego najlepsze, pozwolić mu odejść. No właśnie, Sylwia, niepełnosprawność i choroba to towarzyszki twojej codzienności. Można się do tego przyzwyczaić? Bo już wiemy, że nie można się przyzwyczaić do śmierci dziecka i do myśli o tym, że dziecko umrze, ale czy do codzienności takiej z niepełnosprawnością i chorobą można? Na pewno jest w głowie to, że chciałby człowiek zrobić więcej, czy na pewno zrobiłam wszystko. Właśnie, to jest moja codzienność. Ja innej codzienności nie znam. Od 18 lat moja codzienność właśnie wygląda tak. Walka o każdy dzień, o każde następne jutro. Także czy przyzwyczaić się? To jest moje życie. Innego nie mam. I chciałabym mieć inne życie, ale gdyby chłopcy byli zdrowi. Oczywiście. Ale tak jak na początku mówiłam, gdyby oni się urodzili zdrowi, tak, dzisiaj skończyliby 18 lat. Oczywiście pyskowanie, jak to nastolatki. Ale czy ja bym była takim człowiekiem, jakim jestem? Myślę, że nie. Także to jest moja codzienność. Ich choroba, odejście Dawida. Od tego czasu minęły 4 lata, w tym roku będzie 5 lat. Jak tak jest? Tak, 1 lipca. W ogóle nawet jak zauważyłam, bo urodził się 7.01, a odszedł 1.07. Także w ogóle taka odwrotność. Piękna klamra kompozycyjna, nie? Bardzo piękna. Oj, to był wielki nauczyciel. Tak, jak każde takie dziecko, prawda? Wiele osób po śmierci bliskiej osoby, Sylwia, czeka na znak, na jakiś sygnał, że życie po drugiej stronie istnieje. Pewnie wiedziałaś, że cię o to zapytam. Wierzysz w to? Dawid się z wami komunikuje? Przypominasz sobie taką sytuację? Dawid to w ogóle, jak to Dawid? Uparty od urodzenia był. Także dlaczego miałoby to być też, nie miałby być uparty po śmierci? Oczywiście, przyśnił mi się, ale po bardzo długim czasie, jak go o to prosiłam. Wreszcie jak dałam sobie spokój, ja mówię, dobrze synu, ja mówię, będzie jak chcesz. Oczywiście mój mąż ma to szczęście, że Dawid mu się śni bardzo, bardzo często, gdzie biega, gdzie jest zdrowy, gra w piłkę, jest szczęśliwy. Mi się, jak pierwszy Dawid pierwszy raz przyśnił,
To przyniósł mi się w taki sposób, że trochę byłam zaniepokojona, może trochę bardziej niż trochę, bo przyśniło mi się, że jest mu zimno i że to ja stwierdziłam, że on nie żyje, a on przecież żyje. Także była nawet taka sytuacja, że opowiedziałam ten sen i Wioli, i zresztą nie tylko, chyba wszystkim. Ale wtedy Wiola mnie też uspokoiła, Sylwia, to było tak, że on naprawdę zmarł. To nie, że ty to powiedziałaś, to wszystkie no, medycznie były zbadane, także, że naprawdę tak było. Ale miałam z tym problem długo i długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Teraz jest już naprawdę inaczej. Ja wiem, że on broi, on przychodzi do Daniela, nawet tak. Nawet zdarza mi się, że widzę, kiedy to jest. Tak. Oczywiście nie widzę, tak, nie widzę Dawida, ale Daniel się patrzy i to bardzo skupionym wzrokiem, gdzie on ma oczopląd w ogóle, bardzo skupionym wzrokiem, uśmiecha się. Ja tylko powiem, co, Dawidul tu jest? On zaczyna się jeszcze bardziej śmiać, także to jest, zresztą ja wiem, że Dawid jest z nami cały czas. Czasami naprawdę ja czuję jego obecność i wiem, że jest to inny. Po drugiej stronie jest coś i na pewno tam jest dobrze. A Damian i Emilia mają kontakt? Damian jest w ogóle... Był czas nawet taki, że Damian się obwiniał, że to przez niego Dawid zmarł. Oczywiście mieliśmy z tym bardzo duży problem, ale wtedy też i pomoc psychologa bardzo pomogła. Emilia miała taki etap, że chciała Dawida wykopać. Też Wykopać pomogła. Z ziemi. Tak, spod ziemi, tak. Że jest mu tam zimno i w ogóle. Także też było coś takiego. Damian z Emilą mają z Danielem taki kontakt swój. Ja w ten świat ich tak naprawdę nie wkraczam. Emila idzie do Daniela wtedy, kiedy chce, gada sobie z nim wtedy, kiedy chce. Tak samo Damian. Nawet ostatnio, jak Daniel kończył te 18 lat, to oczywiście ja musiałam wyjść, bo on mu składa życzenia i ja tego nie mam słyszeć, bo to jest ich prywatna sprawa. Prywatna sprawa, intymna i tyle. Oczywiście trzeba to uszanować. Tak. Także to są takie ich momenty, w które ja po prostu nie wchodzę, ale mam nadzieję, że zresztą mówię im, że bardzo ich kocham tak samo. Powiedzmy sobie szczerze, opieka nad chłopcami bardzo dużo czasu, najwięcej w sumie zajęła i najbardziej na nich trzeba było się skupić, ale starałam się z całych sił i mam nadzieję, że nie zawiodłam ani Emilii, ani Damiana, gdzie czuję też taki niedosyt i żal trochę, że no nie byłam taką mamą może, jak bym bardzo chciała, ale mają świadomość tego, że i po prostu moim światem tak samo jak i Daniel. Także mówię im bardzo często, że ich kocham i że są tak samo ważni jak Daniel. Bo muszą Sylwia, no wiedzieć i to. tak już jesteś na kilku etatach. Nie wymagaj od siebie kolejnego. Tak sobie myślę. Powiedz nam jeszcze proszę, czy właśnie rozmawialiśmy o tym, że 4 lata temu odszedł Dawid. Czy czas leczy tą ranę? Czy ból jest mniejszy? Jest inny. Jest inny. Niektóre osoby na przykład chodzą codziennie na cmentarz. Ja tak miałam na początku. Później doszłam do tego, że Dawida zdjęcie jest w domu, jest koło Daniela, bo tak naprawdę Dawid nie dożył naszego domu nowego. Ale bardzo pomagał. Wiem, że tam odgórnie robił cuda, żeby chociaż Daniel mógł zamieszkać w tym nowym domu. Ale jest z nami tutaj cały czas i ja nie muszę chodzić codziennie na cmentarz, nie czuję tej potrzeby, żebym codziennie tam szła. Tam jest jego ciało, a w domu jest jego duch. Jest on i pląta się i zapewne gdzieś tutaj też siedzi i się ze mnie śmieje
jak to on, bo jego uśmiech to po prostu rozwalał Rozbrają. wszystko, tak, i roztapiał wszystkie lody. Po prostu on się uśmiechał i świat przestawał w ogóle. Nie było osoby, która by się nie zaczęła śmiać, patrząc na niego. Zresztą nawet wszyscy w hospicjum wiedzą, którzy poznali Daniela i Dawida, że Dawid taki był. A co więcej, chłopcy się różnili od siebie, oczywiście wizualnie, ale najbardziej taką widoczną cechą, która była ich różna, były nosy. Tak, mieli inny kształt nosa. Teraz Daniel ma nos Dawida. To zauważyła nasza też pielęgniarka, Magdalena, że właśnie Daniel się upodobnia trochę. Zabrał też od Dawida poczucie humoru. Już nie jest takim panem profesorem. Potrafi być poważny, ale tak, w większości jest właśnie taki uchachany. Może nie tak bardzo jak Dawid, ale taki najbardziej namacalny to właśnie, że teraz Daniel ma nos Dawidowy. Także to jest w ogóle, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest nierealne. No, ale tak się stało i ja się cieszę, bo przynajmniej chociaż tego kulfonka jego mam. Słuchaj, tam w tych twoich kołczych głowach to jest cud za cudem. Cudem są moje dzieci. To prawda. To jeszcze. Straciłaś Dawida, ale wiesz, że taki sam scenariusz czeka cię z Danielem. To jednocześnie, tak sobie myślałam właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, że to jednocześnie takie bycie w strachu przed nadchodzącą śmiercią, ale jednocześnie jesteś jeszcze w smutku po stracie Dawida. Powiedz, czy ja to dobrze ujęłam, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić stanu emocjonalnego, w którym się znajdujesz. Ale czego się boisz? Czego się boisz dzisiaj najbardziej? Chyba tego, że nie chciałabym, bardzo bym nie chciała, żeby Daniel na koniec swoich dni cierpiał. Taki ból fizyczny, taki naprawdę. Jeśli ma odejść, to bym chciała, żeby to było spokojnie, tak jak u Dawida. Oczywiście Dawid miał ten atak i ten, ale ogólnie jak go wzięłam w ramiona, siedziałam z nim na łóżku, to odszedł spokojnie. Bez żadnego szarpania, bez niczego. I tego bym też chciała dla Daniela. Zresztą jak Dawid, 2 tygodnie wcześniej, przed odejściem Dawida, był nagrywany program, gdzie po prostu te słowa, które wtedy powiedziałam, brzmią mi do tej pory w uszach, że tak naprawdę nie wiem, kiedy chłopcy odejdą, czy to będzie za dzień, za dwa, czy za kilka dni, czy za kilka lat. Emisja tego programu była dzień po śmierci Dawida. Także to było takie, tamten czas, mimo tego trudu, mimo tego wszystkiego, był jednak magiczny. My mieliśmy czas się pożegnać. Zdążyli wszyscy przyjechać, zanim firma nawet pogrzebowa przyjechała. Naprawdę, Dawid dał nam tyle czasu, żeby być z nim. Odszedł nagle, ale dał nam czas, żeby wszystko tak sobie. Żeby wszyscy mogli przyjechać, jeszcze do niego pogadać, poprosić być może o coś. Wtedy akurat też mój tata bardzo ciężko to przeżył. Cieszę się, że akurat w dniu pogrzebu nie był. Akurat trafił do szpitala wtedy i nie mógł być, ale dla niego to było chyba takie zbawcze. Najcięższy chyba też moment w odejściu Dawida taki. Nigdy nie kupiłam im ani jednemu, ani drugiemu żadnej koszuli, garnituru czy coś, bo w tym wieku jeszcze Dawid był ten. Także dla Dawida jego pierwsza koszula, w ogóle piękny garnitur. Kupiłam mu do trumny. A teraz Daniel miał 18 lat i po prostu takiej radości, która sprawiła mi, że kupiłam mu koszulę za życia, to chyba. Nigdy więcej nie będę miała, bo wiem, że i po prostu pięknie wyglądał. Tak, wszyscy wiemy o tym. Tak. Świętowaliśmy na odległość, ale razem. Tak. Przepraszam. Także to nie idzie się. Ja wiem, że Daniela moment nadejdzie i on tak powoli przygotowuje mnie do tego tak naprawdę. Boję się jednego, jak Daniel odejdzie,
to co wtedy? W Mhm. sensie takim, bo jak odszedł Dawid, to wiedziałam, że muszę się zająć Danielem i Emilą i Damianem. Jak odejdzie Daniel, to co wtedy? Co ja w życiu umiem robić? Czym ja się zajmę? Kim ja się zajmę? To jest takie trudne. Oczywiście będzie trzeba iść do pracy, ale co ja umiem robić? Ja umiem się tylko opiekować kimś. Także chyba jedynie w tym kierunku. Ale jest to tam, że przychodzi czasami mi do głowy, co ja tak naprawdę w życiu potrafię. Umiem się tylko opiekować kimś. Przychodzi mi do głowy ta sytuacja, którą powiedziałaś, że byłaś przerażona, kiedy wyszłaś z tymi receptami i miałaś ogromny strach w sobie, prawda? To przychodzi mi tak do głowy, że zaraz powiedziałaś, że wszystko się ułożyło. Tak, bo przyjechałam do domu i już na mnie czekano, czekano na chłopaków. I tak zawsze jest, Zresztą. tak sobie myślę, że myślę sobie, że no oczywiście, że wiemy, że coś się wydarzy, ale że przecież sama powiedziałaś, chłopcy są twoimi najlepszymi nauczycielami w życiu i już ci pokazali w jakiś sposób, że jeżeli jest strasznie ciężko, źle, to zaraz będzie inaczej, lepiej. Tak, do tej pory tak jest. Może to jest jakaś zasada, Sylwia. Może. Czas pokaże, co będziemy dalej. I na ile Daniel będzie łaskawy i będzie chciał z nami jeszcze zostać. Bo to jest. Co Dawid zrobił właśnie pięknego i za to będę mu zawsze wdzięczna. Że nie odszedł w tym momencie, gdzie ja poszłam do sklepu. Dla mnie to był ogromny zaszczyt, że wybrał mnie na ostatnią drogę. To było uwieńczenie całego jego życia. Ja mu za to dziękuję, że dane mi było z nim być. Było ciężko, było bardzo ciężko, ale jestem bardzo, bardzo dumna i bardzo, bardzo mu wdzięczna za to, że zechciał mieć mnie przy sobie w tym tak ważnym momencie, gdzie ja akurat też nie wiem dlaczego zadzwoniłam do męża do pracy i mówię, żeby ktoś mu tam przekazał, żeby przyjechał, bo Dawid umiera. Gdzie nawet po czasie dopiero, dlaczego ja tak powiedziałam? Janek przyjechał. I potem mówi, dobra Sylwia, ja wracam do pracy, bo Dawidowi jest już lepiej. Ja byłam na niego wtedy bardzo zła, na mojego męża. Bardzo byłam zła, że zostawił mnie z tym samym. Ale później zrozumiałam, że to było pożegnanie Dawida i Janka. Że to Dawid tak chciał, żeby Janka w tym momencie nie było, bo chyba mógłby różnie zareagować tym. Janek zaraz wrócił, ale to już Dawid odszedł. A wybrał w tym momencie mnie. I to jest No, coś czyli pięknego. był Mam nadzieję, że Daniel. spokojny, tak? Tak, bardzo spokojnie odszedł. Bardzo i długo go miałam w ramionach i tak siedzieliśmy, aż mi nie kazano go odłożyć. Ale mam nadzieję, że Daniel też, jak przyjdzie ten dzień, a wiem, że przyjdzie, będzie to albo teraz szybciej, albo później, tego nikt z nas nie wie. Ale wiem, że muszę mieć to w głowie. Był czas taki, że miałam to bardzo w ogóle po śmierci Dawida, że Jeny i prosiłam Dawida, Dawid, tylko mnie nie zabieraj Daniela teraz. To już by było za dużo. Dawid jest łaskawy, także na razie jest. A dla Daniela, jeśli już, to chciałabym, żebym mógł odejść też w domu, nie nigdzie w szpitalu, tylko tak na spokojnie w domu, gdzie czuję się najlepiej, najbezpieczniej. Jeśli zechce też wybrać mnie na towarzysza tej ostatniej podróży, będę przeszczęśliwa. I to tylko dlatego, że mi będzie bardzo ciężko, ale ja wiem, że jego cierpienie się skończy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie cierpiał ani jeden, tak jak było u Dawida, ani teraz u Daniela. Aby nie cierpieli. Od ciebie, Sylwia, bije bardzo dużo spokoju, muszę ci powiedzieć. I jestem ci za to bardzo, bardzo wdzięczna, bo
Te wszystkie słowa są jak złoto twoje. Dają pewnie też dużo siły i ukojenia innym rodzicom w podobnej sytuacji. Chciałam cię jeszcze prosić o to właśnie, o takie orędzie do rodziców, którzy zastanawiają się, czy zadzwonić do hospicjum. Może się boją się tego, że hospicjum równa się umieranie i jak zadzwonią do hospicjum, to skazują swoje dziecko na śmierć. Co powiesz im dzisiaj, tym, którzy się boją słowa hospicjum, tego, żeby do nas zadzwonić? Drodzy rodzice, drogie mamy, tatusiowie i wszyscy, którzy są w takiej sytuacji, bo to nie tylko oczywiście dzieci, ale tak samo jak i dorośli. Hospicjum to jest tak naprawdę życie, to nie jest śmierć. Dawidowi było dane przeżyć jeszcze pod opieką hospicjum 1,5 roku. Daniel od 2015, czyli wchodzimy w 6. rok, jest pod opieką hospicjum, czyli równa się to, że to nie jest umieralnia, ale to jest ogromna, ogromna pomoc, ogromne takie psychiczne wsparcie i świadomość tego, że nie jesteśmy z tym wszystkim sami, że cokolwiek się dzieje, jest sprzęt, są ludzie, którzy do nas przyjadą i nam pomogą. Tak naprawdę to jest błogosławieństwo i ja się cieszę przeogromnie, że i jestem strasznie wdzięczna, że taki przypadek się zdarzył w moim życiu, że zobaczyłam wpis Iwonki i że zadzwoniłam. I że dzięki temu chłopcy mogli żyć. Dawid jeszcze troszkę czasu z nami był i już więcej nie trafił do szpitala, co było dla mnie najważniejsze. A Daniel jest nadal ze mną. No dobra, ze mną, z nami. Tak. I wiem, że nie jestem z tym wszystkim sama. Oczywiście. To jest moje oczko w głowie. Zresztą jak i wszystkie dzieciaki. Także, drodzy rodzice, naprawdę, hospicjum to jest życie. Tam zaznacie spokoju. Tam będziecie mogli, jeśli przyjdzie taki czas, popłakać razem. Jeśli będziecie chcieli zostać na trochę czasu sami, też dostaniecie ten czas na wszystko, na co będziecie potrzebować. Ale zadzwońcie, bo to jest pierwszy krok i to jest najważniejszy krok w życiu, tak naprawdę. To nie jest krok do śmierci, a jeśli nawet nadejdzie ten dzień, to można go przeżyć inaczej, można się do tego przygotować, w cudzysłowie oczywiście. To wszystko zależy też, co jest w głowie, ale najważniejszy jest ten pierwszy krok na to, żebyście się zdecydowali zadzwonić, a tam naprawdę wam pomogą. Tam są cudowni ludzie o wielkich sercach, o wielkiej empatii i nigdy nie zostaniecie potraktowani jak nieludzie. Po prostu tam zostaniecie zrozumiani i każda wasza decyzja będzie uszanowana. Każda jedna, bo ludziom w hospicjum zależy na dobru waszym, waszych dzieci, waszych bliskich i opieką w hospicjum nie jest objęte tylko dziecko, jest cała rodzina, czyli będziecie bezpieczni po prostu do końca, a nawet później. No właśnie chciałam powiedzieć, Sylwia, że wiesz dobrze, że możesz na nas liczyć zawsze, wiem. Jak Daniel odejdzie. Jesteśmy dla was, jesteśmy dla ciebie, jesteśmy dla rodzeństwa twoich chłopców. Drodzy państwo, www.centrumemocja.pl, tam znajdziecie informacje o każdym naszym hospicjum. Tu mamy hospicjum Tulipani, hospicjum pomoże dzieciom, pomagamy w różny sposób też ludziom właśnie w żałobie, wsparcie psychologiczne. Sylwia, dziękuję ci za twoją odwagę i twoje wielkie serce. Dziękuję serdecznie. Ty masz nauczycieli w domu, a ty jesteś naszą nauczycielką. Skończyłaś studia przy nich, już masz doktorat, więc cieszę się, że dzielisz się tą wiedzą i tym doktoratem, tym wielkim sercem z nami. Możemy chociaż przez chwilę uczestniczyć w tym twoim świecie i czerpać z ciebie jak ze studni wiedzy i miłości. Bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję ja dziękuję państwu. Wam serdecznie. Dziękuję państwu za to, że jesteście z nami. Zachęcam do zadawania pytań, do kontaktu. Mam nadzieję, że Sylwia odpowie też na wszystkie zadawane jej pytania.
Ja zachęcam do kontaktu z nami. Jest też taka skrzynka mailowa kontakt@centrumemocja.pl. Jeżeli nie wiecie, chcecie się dowiedzieć, zapytać, spotkać z nami, zapraszam do kontaktu. Sylwia, ukochaj swoją całą rodzinę od nas. Dziękuję. Dziękuję Ci Was serdecznie, też ściskam i pozdrawiam wszystkich, którzy mi byli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.